Donald Tusk, Bronisław Komorowski, dziesiątki innych liberałów, którzy na co dzień mają pełne usta frazesów o demokracji, o tolerancji, o pluralizmie, wyrzucili nasze podpisy, wyrzucili nasze manifestacje, nasze apele i prośby do kosza. Odpowiedzią na te marsze, nasze spotkania, manifestacje i tu we Wrocławiu, i w każdym mieście i miasteczku w Polsce, odpowiedzią jest pogarda i uwłaczające nam, uwłaczające wszystkim tym, którzy protestują, słowa pana przewodniczącego Dworaka. Słowa, które brzmią mniej więcej tak. Przecież społeczność katolicka w naszym kraju ma w telewizji publicznej swoje miejsce. Ma swoje audycje i swoje programy. Są nimi seriale Plebania i Ojciec Mateusz. Czy to nie jest wyraz arogancji i lekceważenia wobec naszych postulatów i naszych próśb, wobec tego, o co walczymy, czyli miejsca dla telewizji Trwam na Multipleksie? Niechęć do telewizji Trwam, walka z Radiem Maryja, agresywny jak nigdy dotąd atak na księży Kościoła katolickiego nie jest przypadkiem. Nie jest przypadkiem, wypadkiem przy pracy. W tym samym czasie, kiedy my walczymy o prawo dla naszego medium, medium katolickiego, w tym samym czasie rząd czyni wielkie wysiłki, ogromne wysiłki, żeby uczynić łatwiejsze funkcjonowanie wszelkiego rodzaju ruchom feministycznym, genderowym, związkom partnerskim, ruchom aborcyjnym. Donald Tusk uczynił już bardzo wiele dla ruchów lewackich. Uczynił bardzo wiele dla tych środowisk, które reprezentują osoby takie jak pani Szczuka, Środa i tym podobne. Upatruję w tym, jestem o tym przekonany, swojej szansy na karierę polityczną w przyszłości, być może również poza granicami kraju. Telewizja Trwam jest dla niego bardzo niewygodna, jest niesterowalna, jest niekontrolowalna, obnaża prawdę o faktycznym stanie naszego państwa. Mówi o rzeczach niewygodnych dla rządzących. I dlatego bądźcie państwo pewni, że tak długo jak będą, jak stery rządów będą w rękach Platformy Obywatelskiej, tak długo telewizja Trwam będzie pierwszym wrogiem i nie otrzyma koncesji. Jedynym rozwiązaniem jest zmienić tych, którzy podejmują decyzje w tej sprawie.